Cześć, witam Was bardzo serdecznie w podcaście W drodze do pracy. Jest jesienny poranek, za oknem słońce ładnie świeci, wiatr szumi. Ja nagrywam w pomieszczeniu, bo ten hałas by Was pewnie mało interesował. Pewnie się Wam chwaliłem, że zostałem instruktorem wspinaczki skokowej. Coś, co było dla mnie takim marzeniem, coś, co było moim, nie chcę powiedzieć pragnieniem, natomiast zawsze byłem związany z tym wspinaniem przez 20 lat. I tak jak jestem trenerem biznesu, bo uważam, że żeby się dzielić wiedzą, trzeba ją posiadać, tak samo posiadam wiedzę wspinaczkową i chcę się z nią dzielić z ludźmi. Ponieważ sprawia mi to frajdę i nie jest to dla mnie praca, tylko jakaś tam chęć podziału wiedzą. Kurs instruktorski dał mi pewne spojrzenie na rzeczywistość, czyli jak patrzę na to wspinanie z perspektywy trenera, który przekazuje wiedzę, a nie samego wspinacza. Bo co innego wykonywać pewne czynności, a co innego tłumaczyć je kursantom czy ludziom, z którymi się wspinamy. Jakież było moje zdziwienie, że wykonywałem jakąś tam czynność i nie byłem w stanie się wypowiedzieć, w jaki sposób ona jest zrobiona, bo robiłem to jako nawyk z pamięci i dopiero musiałem się mocno skupić na tym, żeby zobaczyć, jak ja to robię, po to, żeby przekazywać to dalej ludziom. Też kurs instruktorski dał mi przypomnienie wiedzy z zakresu anatomii. Jest to zabawne, ile trzeba mięśni sobie przypomnieć. Kości 500 parę mięśni, 200 parę kości, jak to wszystko funkcjonuje, po to, żeby robić to bezpiecznie, nie zrobić sobie krzywdy, nie zrobić krzywdy kursantowi tak naprawdę przy okazji. Chciałem Was dzisiaj zachęcić do wspinania, no dlatego też, że jakby ja to robię, jest to fajna rzecz, dlatego, że można się fajnie odprężyć, pojechać na Jurę, w Sokoliki, do Lądka Zdroju, do Arco, do Hiszpanii, wiele, wiele ciekawych miejsc. Można to robić również w górach, na drogach wielowyciągowych. Wszystkie te miejsca mają jedną charakterystyczną cechę, że są poza domem, poza biurem. To jest miejsce, gdzie można odpocząć, poczuć, doświadczyć zupełnie innych rzeczy. Czy zmieniamy otoczenie, to nam daje taką perspektywę czegoś innego. Dlatego też sporo szkoleń outdoorowych robi się na zewnątrz, żeby ludzie właśnie poczuli, doświadczyli, co tam jest fajnego. Wadą tematów outdoorowych jest to, że czasami pada. Wspinać się na przykład nie można, kiedy pada, bo skała jest śliska i trudności bardzo mocno rosną. Dla mnie wspinaczka jest taką metaforą życia, metaforą coachingu, ale dlaczego tak jest, to już Wam zaraz tłumaczę. Kiedy idziesz na ścianę wspinaczkową, na drogę wspinaczkową, musisz się tego nauczyć. To trochę tak jak wjazd na rowerze. Ktoś ci musi pokazać, w jaki sposób ten rower funkcjonuje, co jest, jak jest. Niektóre rzeczy możesz się nauczyć sam, ale warto skorzystać z pomocy instruktora, ponieważ jeżeli robisz to sam, nauczysz się robić to bardzo błędnie. Robisz to, ale robisz to mało efektywnie. Poza tym wspinaczka jest sportem partnerskim, sportem zespołowym, dwuosobowym. I ważne jest bardzo bezpieczeństwo, czyli jak ubierać uprząż, jak się tą linę wiązać, czemu w ten sposób, co zrobić w razie jakiejś sytuacji awaryjnej. To gdzieś tam jest w czasie kursu, w czasie życia wspinaczkowego normalne, natomiast na początku zaczynacie wchodzić na ścianę, jesteście na tak zwanej wędce, czyli lina jest z góry, jesteście gdzieś tam na ścianie, no jeżeli coś się stanie, to po prostu zawisacie. To jest trochę tak, jak idziecie do pracy, do szkoły, ktoś wam coś pokazuje, nauczyciel was czegoś uczy, pokazuje, daje wam tą przestrzeń do popełniania błędów i te błędy najczęściej w szkole czy w pracy nie bolą, bo po prostu ktoś was okrzyczy, ktoś wam da informację zwrotną. Popełnienie błędu na ścianie powoduje, że lecisz. Ten lot na wędkę jest w miarę spokojny, natomiast kiedyś dochodzi do takiego momentu, że mówisz, dobra, mam jaja, będę prowadził tą drogę, będę przemierzał szczeble kariery zawodowej, tak jak w życiu, będę się musiał wspinać. No i cóż się dzieje? Jeżeli to jest w twoim zakresie, to po prostu tą drogę przechodzisz, nie czujesz ekscytacji, robisz to, bo się nauczyłeś tego od lat. Jeżeli droga jest trudna, no to bardziej się pocisz. Natomiast najczęściej jest tak, że ta droga jest na granicy twoich możliwości. No i co się dzieje? Wspinasz się, dochodzisz do pewnego miejsca, i w którym sobie stoisz i patrzysz na to w ten sposób. To, że było do tej pory prosto, czy do tej pory doszedłem, to nie ma kompletnie znaczenia, bo jestem tu i teraz. Żeby pójść dalej, muszę wykonać trudny ruch.
Mogę tutaj stać wiecznie, no w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, w nieudanych związkach możecie stać wiecznie i tak naprawdę przewieźć się do końca życia w tym gnuśnieniu. Natomiast no ścianę czy skały zamykają o którejś tam godzinie, no nie można stać wiecznie. Chociażby z tego powodu, że wcześniej czy później ręce odmówią wam posłuszeństwa i po prostu odpadniecie. Więc jakiś ruch trzeba wykonać. No i co się może stać? No może się stać to, że pójdziecie dalej i zapomnicie w ogóle o całym problemie, będziecie się śmiali z tego, że pokonaliście jakieś tam trudności, że właściwie to jest proste miejsce i nie wiecie czego, że się bali. Ale często jest też tak, że ten ruch wam się nie uda, no i spadniecie. Tak jak w życiu. Zmiana pracy nie zawsze jest tą lepszą zmianą. Ten trudny ruch czasami trzeba wykonać i nie wiadomo, co się stanie. Natomiast czego uczy wspinaczka? Wspinaczka uczy na pewno pokory, żeby szanować drogę przed jej wejścią. Wspinaczka też pokazuje, że wiele osób komentuje to, co trzeba zrobić, natomiast jak są już w tym miejscu, no to nie do końca są w stanie to zrobić. Wspinaczka mnie osobiście nauczyła walki do końca i tego, że nawet jak coś się nie udało tu i teraz, to jeżeli potrenuję, poćwiczę, to będę w stanie to trudne miejsce pokonać i daje mi to mega dużo satysfakcji, dlatego też zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, abyście spróbowali się powspinać, żebyście spróbowali zmierzyć się ze swoimi trudnościami. Generalnie wspinaczka jest sportem w miarę tanim. Wejście na ściankę to jest rząd 20-30 zł, szkolenie wstępne z asekuracji to jest tam parę groszy. Trzeba mieć partnera, ewentualnie go poszukać w internecie. Ważne sprawdzić partnera, ważne to sprawdzić instruktora ewentualnej wspinaczki, czego dokonał, czyli jak długo się wspina, jak długo szkoli ludzi. Oczywiście jest grupa młodych instruktorów, którzy się zarąbiście wspinają i oni są świetnymi fachowcami. Polecam takich, jeżeli chcecie robić wyniki. Jest też grupa starych instruktorów, która wiele w życiu przeszła, wiele w górach przeszła i od nich możecie usłyszeć opowieści, a 20 lat temu to wspinaliśmy się tak i tak, a kiedyś tam nie było tak. Jest to fajny czas, żeby posłuchać o doświadczeniach ludzi. To też taka metafora życiowa, żeby uczyć się od starszych, od mentorów. Mentor to jest osoba, która ostrzega przed dziurami, tak? Idziesz drogą, jest tam dziura, mentor ci mówi: uważaj, tutaj jest dziura, tutaj nie wpadniesz. Mentor nie jest coachem, coach zupełnie czego innego uczy, natomiast na ścianie też fajnie można o coachingu opowiadać, no bo ten ruch musisz wykonać sam. Te trudności musisz sam przejść, sam musisz się z tym zmierzyć. No i pytanie, czy jesteś gotów na ten trudny ruch, pytanie, czy jesteś gotów na zmierzenie się z tymi trudnościami. Bardzo często, jak się wspinam z ludźmi, to mówię, patrzą na drogę, mówią: a, to jest za trudna droga. Stoi 20 metrów od ściany, od skały, patrzy na tą drogę z daleka i mówi, że to jest za trudne, on tego nie zrobi. Zawsze staram się ich przekonać, okej, ale to zwiąż się liną, wejdź na tą ścianę, powalcz, spróbuj, zobaczymy, co się wydarzy. No i pewnie się domyślacie, albo się nie domyślacie, spora grupa tych ludzi kończy tą drogę z sukcesem. Próbowali się poddać na samym początku, a tak naprawdę nieduży impuls spowodował, że dokonali czegoś, że pokonali samego siebie, no i potem mówią: dzięki Adam, że mnie przekonałeś. Ja ich do niczego nie przekonuję, tylko zadaję pytanie, ja tylko pokazuję im, co oni robią, gdzie są i co mogą zrobić. Słuchajcie, ja jestem z Gliwic. Jeżeli chcecie się wspinać, to zapraszam do siebie na chwyciarnię do wspinania. Mogę też dojechać gdzieś tam na Śląsku, chętnie się z wami powspinam, chętnie się podzielę z wami swoimi doświadczeniami. Wspinacze to są fajni ludzie, to jest fajne środowisko. Ludzie, którzy walczą, którzy dają z siebie wszystko, którzy mają takie podejście do życia trochę tu i teraz, bo jest tyle dróg wspinaczkowych, że nie warto robić wszystkie drogi wspinaczkowe, ale warto robić te ładne i ciekawe. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was z podcastu W drodze do pracy. Pamiętajcie, że po pracy też jest życie, a jeżeli praca jest Waszym hobby, to tak naprawdę ciężko wiedzieć, czy się wstaje do pracy, czy się wstaje uprawiać swoje hobby. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, komentujcie, piszcie, dawajcie znać, czy Wam się podobało, czy nie, piszcie, jakie ewentualnie tematy chcielibyście, abyśmy z Marcinem poruszali. Cześć!